Dobra, plan jest prosty, niczym myśl technologiczna naszych twórców. Robimy to tak. Bierzemy najszybszy pojazd. W tym wypadku jest to dziewczyna Jin Run. Wjeżdża na przypale do Lego Roomu. Ja, niby policjant, tylko dla niepoznaki zdejmę hełm, bo po hełmie od razu się kapną, że nie Lego. Jadę niby za nią, że ją, wiecie, niby ścigam. Hehehe. Dobre, hehehe. W tym momencie doganiam ją przy naszych zakładnikach. No i jak ich wtedy zabierzesz? No właśnie, wtedy dolatuje kolejny raz na przypale i rozbija się na innym boku, na innej ścianie Lego Roomu. Zwraca na siebie tym samym uwagę, wszyscy odwracają głowy, ja wtedy biorę zakładników i wyjeżdżamy. Stary, dobra, tylko najszybsze pojazdy i wszystko i tak dalej, tylko co z tego? Oni, człowieku, mają śmigłowce i odrzutowce. W sumie niestety możesz mieć rację. Dobra, to inny plan. Ja wiem. Chodzę do Lego Roomu, celuję w żarówkę, strzelam w żarówkę, rozwalając światło. Jest ciemno, nikt nic nie widzi i wtedy chodzimy, bierzemy naszych zakładników. No, przepraszam, ale też muszę zanegować chyba ten pomysł, bo z tego, co mi wiadomo, to mamy jeszcze słabszy wzrok niż Lego i jeżeli oni nie będą nic widzieć, to my tym bardziej. Na przykład ja mam jeszcze okulary, w których chodzę w dzień i w nocy, więc tym bardziej. Więc wydaje mi się, że ten plan też jest od czapy i jest po prostu zły. No, muszę się tu zgodzić, ten pomysł jest zły. To może inaczej. Wjeżdżam ja, pracowałem tyle lat na wojnie, wjeżdżam na sam środek Lego Roomu i mówię, że jak nie wydadzą zakładników, to się wysadzę. Znaczy, wiesz, ziomeczku, im akurat jest na rękę, żebyśmy się wysadzili i nie istnieli. Więc generalnie jeszcze ci będą przyklaskiwać. Zdecydowanie tak będzie. Dobra, kolejna opcja. A jakbyśmy tak po prostu weszli, przykryli się jakimś pojemnikiem, przeszli niepostrzeżenie przez cały Lego Room i w ten sposób wzięlibyśmy zakładników... No właśnie, kolego, tu dochodzimy do punktu. Jak to wzięli zakładników? Że wziąć zakładników musielibyśmy podnieść pojemnik, a wtedy by się kapli i już by były headshoty. A no tak, coś mi od początku nie pasowało w tym moim planie. A jakbym tak ja... Jak wiecie, bo pewnie oglądaliście, mam nadzieję, moją recenzję, jestem twardszy od Lego. W tym momencie będę jechał taranem, rozbijając się o wszystko po kolei, torując tę drogę do naszych zakładników. Wtedy ich zabieram i droga jest powrotna czysta i wracam i wszystko mi się udaje bez problemu, mamy zakładników. O, nie, ziomek, no jesteś twardszy, ale nie na tyle, żeby przejechać te wszystkie kloce po drodze, no bez kitu, o coś się rozwalisz i nie da rady, i jeszcze cię headshotują i tak dalej. No dobra, kończą się powoli pomysły. Ej, czekajcie, czy to nie był prawdziwy Lego? No jak nic. Ej ty, kolego, stój, bo strzelam. Słucham cię, miły przyjacielu. Ty jesteś Lego? Najprawdziwszy z najprawdziwszych, z Danii i z plastiku. Choć wyprodukowany w Czechach. Co kolega robi tak daleko od Lego Roomu i Lego Sour City? A wiesz, jest taka sytuacja, muszę tutaj zadzwonić do mojego szefa. No i tak sprawa jest trochę przypałowa i tak wiesz, no nie wypada mi dzwonić w tej sprawie z Lego City, bo jakby się dowiedzieli, co tam się będzie działo, to panie, co by się działo. Także sobie idę tu. W sensie tam na bok zadzwonić do mojego szefa. Chyba mogę, nie? O, jak do szefa to możesz. Możesz iść. Dzięki. Halo? Szefie? To ty? Tak, wszystko idzie zgodnie z planem. Tak, do popołudnia nie będzie już policji, a później oczywiście idziemy zgodnie z planem. Tak jest. Co? Czy spotkałem ich? Tak, właśnie jakiś jeden mnie zaczepił, celował do mnie z pistoletu. Pewnie i tak ten pistolet nie działa. O czym on gada o nas? Tak, szefie, okej. Co? Mam im pomóc? Ale dlaczego? Jak to, szefie, co? A po co? No dobra, jak zwykle nie zadaję pytań. Dobra, pomogę im, ogarniam, spoko, nie mam problemu. Bye. Cześć koledzy, słuchajcie, jest taka sytuacja. Gadałem właśnie z moim szefem. Powiedział mi, że mam wam w czymś pomóc, ale w sumie nie wiem, w czym mam wam pomóc. Czekaj, powiedziałeś pomóc? A możesz dla nas coś sprowadzić z Lego Roomu? No oczywiście, jestem Lego, mogę tam wejść w każdej sytuacji, kiedy chcę i w ogóle, i mogę zrobić wszystko. Siomeczku, słuchaj, jest taka jedna sytuacja. Prowadź nam wszystkich nielegowców z Lego Roomu, dobra? No dobra, nie ma sprawy. No chodźcie, ziomki, chodźcie. Chodźcie za mną. O. No i proszę o to oni. A teraz zobaczcie, muszę wracać, bo mam swoje misje do wykonania w Lego Sour City. Bye.
Serio? Nie można było tak od początku? Dobra, cicho, każdy milczy. Po prostu załatwcie mi telefon i dzwonimy do Legozaura.